Szanowni Państwo, udowodnimy sobie teraz następującą tożsamość, którą oczywiście w praktyce nie trzeba dowodzić ani wyprowadzać, bo umiemy ją na pamięć, ale my sobie ją wyprowadzimy. Sinus alfa odjąć beta to jest sinus alfa razy cosinus beta odjąć cosinus alfa razy sinus beta. Jak tę tożsamość udowodnić? Możemy oczywiście narysować rysunek, zaznaczyć odpowiednio sprytnie kąty alfa odjąć beta, prowadzić dowód geometryczny, ale nie ma takiej potrzeby. My wiemy przecież, że sinus alfa dodać beta równa się sinus alfa razy cosinus beta dodać cosinus alfa razy sinus beta. Umówmy się, że swoim zwyczajem na przykład mały znak zapytania, ponieważ to formalnie jeszcze nie wiemy, czy tak jest, dopiero to dowodzimy. Ale udowodnimy to, korzystając z tej tożsamości. Jak to zrobić? Proszę Państwa, bardzo prosto. Zobaczmy. Nie trzeba tu oczywiście pisać żadnych szczególnych założeń. Sinus i cosinus są określone dla dowolnych liczb rzeczywistych. Nie ma z tym problemu. Zatem napiszmy lewą stronę tej równości i doprowadzimy ją za jakiś czas do prawej strony. Lewa strona to jest sinus alfa odjąć beta. Będziemy, proszę Państwa, chcieli skorzystać z tej tożsamości, którą już znamy, już udowodniliśmy. No to wiadomo, jak zapisać różnicę przy użyciu sumy. Na przykład tak, sinus alfa dodać minus beta. No i teraz, proszę Państwa, możemy skorzystać z tego wzoru, gdzie w miejsce beta wstawimy minus beta. Popatrzmy uważnie, żeby się nie pomylić. Wszędzie w miejsce beta wstawiamy minus beta. Zatem mamy sinus alfa razy cosinus minus beta dodać cosinus alfa razy sinus minus beta. Teraz, proszę Państwa, wystarczy, że wiemy, że na przykład ze wzorów redukcyjnych, że cosinus minus beta to jest to samo co cosinus beta. A na przykład również ze wzorów redukcyjnych, że sinus minus beta to jest minus sinus beta. Czyli w miejsce sinus minus beta wstawiam minus sinus beta. Minus wyłączam przed całe to wyrażenie. Mam odjąć cosinus alfa sinus beta, czyli prawą stronę. Oczywiście zamiast mówić, że korzystamy ze wzorów redukcyjnych, moglibyśmy, gdybyśmy byli bardziej przyzwyczajeni do terminologii takiej, czy lubili terminologię analityczną, że korzystamy z faktu, że cosinus jest funkcją parzystą, a sinus funkcją nieparzystą, ale to są dokładnie te same wzory, proszę Państwa. Tak czy owak, dość łatwo udało się lewą stronę naszej równości przekształcić do prawej, zatem mogę uroczyście zmazać ten znak zapytania, bo już wiem, że to jest tożsamość, czyli ta równość zachodzi dla dowolnych kątów alfa i beta, ponieważ ta zachodzi dla dowolnych alfa i beta, to i ta. Nasz wzór jest udowodniony. Dziękuję bardzo.